Dość ogólnie może powiem o różnych obliczach szantażysty emocjonalnego. Istnieją liczne lektury na ten temat, gdzie jest nawet kilkadziesiąt tych postaci, tych rodzajów szantażowania opisanych. Tutaj można by się skupić na takich czterech podstawowych: typ prokurator, typ biczownik, typ cierpiętnik i typ kusiciel. Najprościej rozpoznać typ prokuratorski, ponieważ jest najbardziej oczywisty, raczej nie mamy wątpliwości, kiedy mamy do czynienia z tego typu osobami. Tutaj od razu widzimy, że każdy przejaw jakiegokolwiek oporu z naszej strony, czy nawet nie tyle oporu, co wyrażania tego, do czego jesteśmy przekonani, czy będąc na stanowisku swojej pracy, czy wobec partnera, czy wobec, nie wiem, kolegów z pracy, szefa, natychmiast wywołuje złość tej osoby. Wyraża to agresywnie, bezpośrednio grozi, obraża. Cokolwiek robimy, czujemy, myślimy, nie ma tu wielkiego znaczenia, ponieważ osoba typu prokurator ignoruje to, lekceważy i budzi lęk. Ten lęk możemy czuć wręcz fizycznie poprzez napięcie brzucha, ściskanie w gardle, jakiś dreszcz na plecach i takie poczucie paraliżu wewnętrznego. Paraliżują się nam myśli, człowiek już tak trochę głupieje, nie wie, czy to, co mówi, jest właściwe, poprawne, popada w takie zamieszanie wewnętrzne. Czyli ten zamęt wewnętrzny jest dla nas ważnym wskaźnikiem, że mamy do czynienia z kimś, kto nas bardzo zakłóca. Tacy prokuratorzy wydają się całkowicie obojętni na to, co czujemy. Nie są natomiast w ogóle krytyczni wobec siebie i szczerze wierzą w to, że to, co mówią, robią, jest jak najbardziej prawdziwe i że mają prawo do realizowania w taki sposób swoich pragnień. No, wykazują przez to dużą siłę, przynajmniej taką sprawiają wrażenie potem. Jeszcze będę mówić o tym, co tak naprawdę dzieje się w takim szantażyście emocjonalnym. A stawianie czoła tego typu osobom wymaga pewnej siły wewnętrznej, ale jest jak najbardziej możliwe. Szczególnie kiedy już wiemy, dysponujemy pewnymi narzędziami, mamy pewną wiedzę o sobie, o tego typu relacjach, także jak najbardziej możemy działać i być skuteczni i nie pozwolić się oczywiście szantażować. Druga kategoria osób, którzy mogą nas zatruwać i utrudniać funkcjonowanie, no to jest kategoria, jak już strasznie mówiłam, biczownika, czyli osoby, która nas szantażuje w inny sposób niż prokurator. Prokuratorzy zmieniają nas jako ofiarę szantażu w dziecko, które nie ma, ale takie dziecko, które jest zastraszone, nie ma do niczego prawa. Biczownicy natomiast osadzają swoje ofiary w roli dorosłego, ale takiego jedynego dorosłego, od którego zależy ich życie i wszystko właściwie, co może ich uzdrowić. Czyli tutaj wszelkie oskarżenia, które dostaniemy, no będą w tym zakresie tematów toczyły się. Czyli zakres tych tematów będzie na przykład w takich groźbach: nie kłóć się ze mną, bo umrę, doprowadzisz mnie do grobowej deski, wpadnę w depresję, musisz mnie uszczęśliwać, bo inaczej się zabiję, inaczej rzucę pracę. Czyli jeśli coś, to ja popadnę w jakąś straszną, nie wiem, chorobę, samobójstwo i że tylko druga osoba, czyli w tym przypadku, jeśli my jesteśmy adresatem tego biczownika, może nas uratować. Może to stanowić też pewien kłopot w sytuacjach w pracy, gdzie klient, pacjent, nie wiem, kolega czy koleżanka z pracy zaczyna nas oskarżać, że jeśli czegoś nie zrobimy, to właśnie się nie wyleczy, bardziej zachoruje, zaszkodzimy jej i tak dalej. Kolejna kategoria to cierpiętni, też raczej łatwy do zidentyfikowania, ponieważ szybko zorientujemy się, że czegokolwiek byśmy nie zrobili dla tej osoby, to jest i tak nasza wina. Czyli tutaj jest bardzo łatwy komunikat nadawany do nas. Jednocześnie osoby takie mogą komunikować, że los jest przeciwko nim. My oczywiście też jesteśmy przeciwko nim i cokolwiek właśnie byśmy nie zaproponowali, to też będzie niewystarczające i przeciwko nim.
Ostatnia grupa to są kusiciele, czyli bardzo subtelni szantażyści, których raczej możemy spotkać w relacjach osobistych może niż w pracy, aczkolwiek może to być różnie, którzy obiecują nam różne rzeczy, miłość, pieniądze, karierę, czyli przysłowiową marchewkę, jeśli tylko. No i tutaj się pojawia oczywiście cały zakres różnych spraw, z których byśmy musieli zrezygnować albo robić wbrew sobie, żeby właśnie dostać tą marchewkę.